występował w telewizji, czy jeszcze nie? Tak, mogę powiedzieć. Tak? To pan tu stanie, tak? 2 metry od kamery. Kamę pięknie robicie. My tu, proszę pana, ścinamy drzewo. A tam mi pięknie się podoba. A to jest droga do przedszkola. No to świetnie, byłem kiedyś w przedszkolu. No i co robicie? W przedszkolu? No, wie pan, klocki, takie samochodziki. I są zielone, wypierdalacie. No, czasami trzeba coś wypierdolić, nie? A komu robicie? Ja umieram. A moje wnuki co będą robić? Pan całkiem dobrze wygląda, pan jeszcze nie umiera. A już. Jak już? 10 razy byłem i wszyscy wybadają. Gdzie pan był 10 lat? W Wietnamie. W Wietnamie? To je, ja łapał nawet więźniów. Jak co? Gdzie? Ale to było dawno i nieprawda. No to, że nieprawda, to wiem. Ale prawda to. Popatrzcie. Prawda. Moje wnuki jak żyją. A to pana wnuk posadził, tak? Tak. Bo oni będą szli do przedszkola. Aha. No to dobrze, będą się bawić, no i co? Jak? Na tej gałęzi? Na tej gałęzi? No? No faktycznie, ale dzieci se szałas zrobią. Ale pamiętaj, moje zdrowie już poszło, nie mam czym oddychać, a moje wnuki? No oddychać, ale wypić pan lubi, nie? Nie. Nie. To moja sprawa, żeby już wnuki tego nie robili. No ale pali pan papierosy, nie? Nigdy. Nigdy? Paliłem, papierosy paliłem, dokładnie powiem, w 2000 roku rzuciłem. No dobrze. Wie pan dlaczego rzuciłem? Bo pan nie miał czym oddychać. No.